Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o magii, o mitach, jakie narosły na temat magii. Chciałbym część z tych mitów obalić. Jeżeli zajmujesz się magią, szamaństwem, może jesteś adeptem, adeptką alchemii, wtedy to wszystko dla Ciebie będzie oczywiste. Ten film jest przeznaczony dla osób troszeczkę mniej zorientowanych. Jakie krążą mity na temat magii i dlaczego nie jest to prawda? Pierwszy mit. Magia jest zła. Magia nie jest ani zła, ani dobra. Magia jest pewną wiedzą. Wiedzą, którą zdobywamy, umiejętnościami, które nabywamy. I sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Można jej użyć do dobrych lub złych celów. Na szczęście tutaj, w odróżnieniu od wielu innych dziedzin wiedzy, jest tak, że im większa jest Twoja moc, tym większa jest Twoja świadomość. Pewnych umiejętności, pewnych mocy nie nabierzesz, nie wkraczając na pewien stopień świadomości, a na tym stopniu świadomości po pierwsze nie chcesz czynić zła, a po drugie doskonale sobie zdajesz sprawę, że zło, a szczególnie krzywda wyrządzona innej istocie, wraca do Ciebie i to w sposób zwielokrotniony. Tak można by powiedzieć, że medycyna jest zła, bo lekarz dokładnie poznaje ciało człowieka, funkcjonowanie tego ciała człowieka, więc może mu w jakiś sposób zaszkodzić, wie jak mu zaszkodzić, a przecież używa tej swojej wiedzy do tego, żeby człowiekowi pomagać. Tak samo jest z magią. Ona nie jest zła. Czasami, na szczęście rzadko, bywa wykorzystywana w złych celach. Drugi przesąd. Magia jest niebezpieczna. Oczywiście. Życie jest niebezpieczne. Wszystko w życiu może być niebezpieczne. Tutaj też wracamy do tego, że pewnych rzeczy, pewnych działań nie wykonasz, nie będąc na pewnym poziomie rozwoju, na tym poziomie już zdajesz sobie sprawę z wielu niebezpieczeństw. Owszem, niebezpieczna jest zabawa w magię. Jakieś przywoływanie duchów, łączenie się z energiami, których człowiek nie zna i nie rozumie, to jest niebezpieczne. Ale prawdziwa magia nie jest niebezpieczna. To jest, tutaj bym porównał to do nauki jazdy samochodem. Oczywiście, prowadzenie samochodu jest niebezpieczne, ale powoli się uczysz, nabierasz nawyków, zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz. Tak samo jest w magii. Owszem, tak jak przy jeździe samochodem, możesz doprowadzić do wypadku, w którym ucierpisz ty, ucierpią inne osoby czy istoty. Natomiast zapewniam cię, zaręczam Ci, że jest to dużo mniej niebezpieczne niż jazda samochodem, niż wiele innych czynności. Jaki jeszcze mamy inny mit, jest to mylenie magii z cudami. Magia działa natychmiast? Nie. Te natychmiastowe uzdrowienia, materializacja przedmiotów, przemienianie wody w wino, to są cuda. To nie ma nic wspólnego z magią. Jak to robić, nie wiem. Nie zgłębiam tego. Zwróć się do cudotwórców, może oni cię tego nauczą. Natomiast magia nie działa natychmiast. To jest zapoczątkowanie procesu. To jest ukierunkowanie procesu w kierunku, który jest dla ciebie odpowiedni. Skierowanie energii w odpowiednie miejsca, przyspieszenie lub ukierunkowanie naturalnych procesów. I tutaj ocieramy się o kolejny mit. Magia jest przeciwna naturze, przeciwna naturalnemu porządku rzeczy. Nie. Magia wręcz wykorzystuje ten naturalny porządek rzeczy, wykorzystuje naturalne tendencje, naturalne procesy do tego, żeby pomóc sobie, czy pomóc innym. Ona w pewnym sensie te procesy, tak jak już mówiłem, ukierunkowuje, przyspiesza, ale nie jest wbrew naturze. Nie jest wbrew naturalnemu porządkowi świata. Jeżeli zaczniesz robić coś, co będzie wbrew naturalnemu porządkowi świata,
Przekonasz się, że znajdą się siły potężniejsze od ciebie, które cię natychmiast zatrzymają. Może to być zatrzymanie bardzo gwałtowne, czasem bolesne. Kolejny mit, z jakim tutaj powinniśmy się zmierzyć, to magia jest przeciwna religii. Uważa się to za coś złego, za coś przeciwnego religii, za coś, co prowadzi do grzechu. Magia daje władzę. Każda władza może doprowadzić do grzechu, ale to jest kwestia twojej indywidualności, a nie magii. Zobacz nabożeństwo. Czy katolickie, chrześcijańskie w ogóle, czy nabożeństwa w synagogach, czy w meczetach. To wszystko jest przecież pewnym rodzajem rytuału magicznego. Weź buddyjskie młynki. Buddyjskie młynki kręcące się na wietrze, które za ciebie odmawiają modlitwę. Też to jest pewien stopień odwołania się do magii. Magia jest wiedzą, jest sztuką, jest pewną umiejętnością. Magia nie jest wyznaniem, nie jest opowiedzeniem się po stronie jakiegokolwiek wyznania, jakiegokolwiek światopoglądu. Ona nie jest sprzeczna z religią. Jest do religii jakby równoległa. Powiem więcej, zgłębiając się w magię, poznając procesy rządzące tym światem, religię można bardziej, lepiej, mocniej zrozumieć. Nie przeszkadza. Ona w niczym nie przeszkadza. Jeżeli jesteś wyznawczynią, wyznawcą jakiejś religii, jakiegoś kultu, zapytaj się. Zapytaj się mądrego kapłana, zapytaj się mądrego bramina, zapytaj się rabina, on ci powie. To nie ma nic wspólnego z religią. To jest obok religii i nie jest z nią w żaden sposób sprzeczne. Mity kolejne. Można przeczytać książkę, nauczyć się paru zaklęć, podskoczyć, obrócić się w lewo, w prawo, plunąć 3 razy przez lewe ramię i już zadziałało. Nie. Są owszem pewne takie sztuczki, szczególnie używane przez Wicca. Sztuczki, które działają w życiu codziennym, ale to są tylko sztuczki na drobne sprawy. Żeby zostać czyniącym w magii, trzeba dużo wiedzieć, dużo się uczyć, a przede wszystkim bardzo dużo pracować nad sobą. Jak mówiłem ci wcześniej, pewnych rzeczy nie osiągniesz, nie osiągając pewnego stopnia rozwoju. Czyli to nie jest hop-siup, to nie jest królik z cylindra, to jest długotrwała praca przez miesiące, przez lata. Zarówno magia, uzdrawianie, nie mówię tu o cudach, o ludziach, którzy mają to dane, ale o magii, o uzdrowicielach, którzy to wypracowali. Przez długie, wiele lat nad tym pracowali. Także jest jeszcze wiele mitów. Wiele mitów, ale może na tym filmie się tym zajmować nie będziemy. Chciałbym ci tylko uświadomić. Magia nie jest zła. Magia nie jest niebezpieczna. Magia nie jest w konflikcie z prawami natury. Magia nie jest w konflikcie z ogólną tendencją, z ogólnym dążeniem do tego świata. A jak wiesz, ten świat dąży do doskonałości. Magia nie jest w sprzeczności z żadną z religii. To tyle na dzisiaj. Zapraszam cię na inne moje filmy. Na tych filmach znajdziesz bardziej konkretne metody, na konkretne problemy życiowe, na konkretne sprawy czy dolegliwości. Znajdziesz tam porady dotyczące rozwoju duchowego, rozwoju osobistego. Znajdziesz przemyślenia na pewne tematy. Oczywiście nie musisz się z tym wszystkim zgadzać. Ale myślę, że warto obejrzeć, warto zapoznać się. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Coś, co ci pomoże, co pozwoli osiągnąć ci lepsze życie,
pozwoli osiągnąć ci szczęście, pozwoli powrócić ci do zdrowia. A kiedy już będziesz żyć w zdrowiu, szczęściu, poczuciu bezpieczeństwa, pamiętaj, podziel się tym z innymi. Im więcej dasz, tym więcej dostaniesz. Dziękuję.